Mieszkańcy osiedla przy ulicy Zawiszy Czarnego zgłosili się do nas z prośbą o interwencję. Otrzymali bowiem od miejskiej spółki STBS, która zarządza osiedlem, zawiadomienie dotyczące możliwości podniesienia cen za odbiór śmieci. Ceny miałyby wzrosnąć do 38 zł miesięcznie od osoby, czyli do takiej stawki, jaką miasto pobiera za odbiór śmieci niesegregowanych. Jako powód STBS podaje właśnie niesegregowanie śmieci przez mieszkańców. Nie mamy śmietników odpowiednich do wyrzucania śmieci. Nie ma dostaliśmy dwa śmietniki, tak jak tutaj widać, dwa kontenery nieopisane, nie tak jak dostaliśmy na kartce na wglądzie, gdzie podpisywaliśmy oświadczenia, że będziemy segregować śmieci. Papier do papieru, plastik i tak dalej. Wszystkie pojemniki miały być oznaczone, miały być chyba 5 pojemników z tego, co widzę. Dostaliśmy dwa pojemniki duże, nieoznakowane, nie wiadomo co, gdzie wyrzucać. Dostaliśmy dwa pojemniki na bio, na cztery bloki, gdzie jest mieszkańców. Tutaj ponad 50 osób, jak nie lepiej. 58. Dokładnie. Poza tym nowa przyjeżdża, ładuje i tak wszystko w jeden kontener. Bo to, że my segregujemy, bo staramy się jako tako segregować, ale nowa i tak robi, co robi. Po prostu. I nie zgadzamy się w tym momencie na to. Bardzo prosimy o rozdzielenie. Dwa bloki na jeden śmietnik, bo jest jeden śmietnik duży z tej strony. Z tamtej strony jest następny śmietnik, który też może być podzielony na dwa bloki. I wtedy dojdziemy do ładu i do porządku, tak samo jak i my, jak i ta nowa, co wysypuje śmieci. STBS zmuszony był do interwencji z powodu skargi, która wpłynęła do zarządu od spółki Nowa. Pracownicy Nowej skarżyli się, że z powodu dużej ilości zalegających śmieci nie mogli dostać się do kontenerów z odpadami. Możliwe, że tak z tamtej strony były zatarasowane drogi śmieciami dużymi gabarytami, ale te duże gabaryty to też nie są od nas. Obok, Ostoodok się cały wyprowadził, tam wynajmują mieszkania, teraz robią remonty. Kto się wprowadza, kto wyrzuca stare rzeczy, wszystko ładuje pod tamten śmietnik. Wszystko jest załadowane. Zresztą tutaj w okolicy tak samo gro mieszkańców ładuje, bo nie wiem, nie opłacają śmieci. Wszystko ładują pod ten śmietnik. To nie są nasze śmieci. Proszę sobie założyć kamery, bo my nie jesteśmy w stanie stać całą noc i pilnować. Kto przywozi, kto dowozi, kto to wywozi, bo jesteśmy też ludźmi i też chcemy żyć normalnie. A nie tylko, żeby wszystko spadało na nas. Zostaliśmy opuszczeni przez Urząd Miasta, nie zajmuje się niczym, kompletnie. Wprowadziliśmy się tutaj we wrześniu. Tu, na tych polach, tutaj to, co widać, to jest wszystko nasza robota, nasza praca, nasze pieniądze. Trawa, tuje, drzewka nam cztery dali. Raz, dwa, trzy, cztery, co jedno uschło. To dostaliśmy tylko i wyłącznie, a tak kompletnie nic. Przez pierwszy rok nawet nikt tutaj nie kosił, kosiliśmy sobie sami. Dopiero jak zrobiliśmy rewoltę, przyjeżdżają i koszą. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Nie ma chodników, nie ma kostki, kompletnie nie ma dojazdu, nawet dla tych, co są osoby niepełnosprawne, bo tutaj mieszkają osoby niepełnosprawne. Tam zrobiony jest chodnik, tu jest kawałeczek chodnika, została kostka, została rozgrabiona, no bo jak została bezpańsko, to została rozgrabiona. I nikt się tym nie zajmuje. Jestem nauczona segregowania śmieci i robię to. Niestety. Nie wszyscy. Ale to nie o to chodzi, tylko że ja muszę teraz płacić za ludzi, którzy tego nie robią. Ale to, że tam jest kosz i wokół kosza są śmieci, to wszyscy wiemy, czyja to jest wina. Wszyscy wiemy. Tylko powiedzą nam, ale przecież nie ma kamer, to my tego nie wiemy, tak? Na dzień dzisiejszy śmieci są segregowane, proszę bardzo, zobaczyć. My nie mamy gdzie tych śmieci wywalić. Kontenery są załadowane, jeżeli ja to wywalę na ziemię, no to co ja sobie, co mi powiedzą, że nie segreguję, gdzie ja mam to dać? I sami kupujemy worki, sami sobie wszystko robimy, nie ma nic. No i co ja teraz położę, to i co? Powiedzą, że nie segregowane? Jak tu nie ma miejsca, proszę zobaczyć. Nie mamy gdzie tego rzucić. Nie ma. I to jest blok na trzy bloki tu są. Cztery bloki tutaj segregują. I są trzy kosze malutkie. Proszę. Nie ma miejsca. A tu jeszcze dwa kosze śmiało mogą wejść. Nie ma. I co? Ja teraz ten worek tutaj kładę. Jest segregowany. Mieszkańcy osiedla pisali prośbę o dostawienie większej ilości pojemników na odpady. Te niestety nadal się nie pojawiły. Była informacja, spółdzielnia miała dać, znaczy spółdzielnia mieli dać kosz na te odpady takie zwykłe, nie? Do dzisiaj nie ma. Kiedy myśmy odbierali klucze? W lutym, no to dzisiaj jest prawie maj, no dobra, koniec kwietnia i do dzisiaj nie ma tego kosza. W trakcie rozmowy z mieszkańcami pojawiły się również inne zażalenia.
Fakt jest faktem i prawda jest taka i każdy to wie, że wysprzątało sobie Urząd Miasta, wysprzątał sobie centrum, tak jak on nas określa, patologia, bandyctwo i w ogóle nie, i tak dalej, i tak dalej. Wysprzątali centrum, wsadzili nas tutaj w dziurę i są szczęśliwi. My tu nie mamy nic. Tak jak niedawno pisałam petycję o chociażby głupie ogrodzenie. Dostaliśmy odpowiedź, proszę bardzo, w zakresie przedmiotu petycji projekt budowlany udzielony gminie Nowy Sącz, pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Zawiszy Czarnego nie przewidywał budowy ogrodzenia osiedla. Budowa ogrodzenia to przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym. Miasto pieniędzy nie ma. Przepraszam bardzo, za to mieszkanie, cośmy dostali, płaciliśmy kaucję od ponad 1500 zł w górę. Były kaucje nawet i po 4500. I miasto bezczelnie powie, że oni nie mają pieniędzy na to, żeby nas ogrodzić. My chcemy być bezpieczni. Psy te od nich latają, małe, duże. Ile było przypadków, że był ktoś zaatakowany, ktoś pogryziony. Ja osobiście zostałam zaatakowana właśnie przez ich wielkiego psa. Nie tylko ja zresztą. Nie, dzieci nie są bezpieczne. Tu droga jaka jest? Placu zabaw nie ma. Dzieci nie mają się gdzie bawić. Jeżdżą tutaj z Gromadzkiej jak wariaty. Dzieci biegają, jeżdżą na rowerkach. Raz już była sytuacja, że dziecko mało nie zostało potrącone. Zostało poturbowane. Wszystkie te argumenty były zaznaczone w piśmie. O psach, o tych samochodach. Druga sprawa, podrzucanie śmieci. Przyjeżdżają z domów prywatnych, tu śmieci wyrzucają, tam podrzucają. Stare meble, stare jakieś graty. Do nas później mają STBS i śmieci mają pretensje, że to my, że my robimy syf, że my podrzucamy. Jaki, przepraszam, my robimy syf? Staraliśmy się o zamykane wiaty, żeby był porządek, żeby nam nie podrzucali. Co oni dali? Na cztery bloki. Jeden kosz na papier, jeden kosz na plastik. Gdzie jest, przepraszam, tam bardzo kubeł na bio? Teraz się zaczyna sezon, będzie koszenie, będą roboty ogrodowe. Gdzie te bio wyrzuci? Do czego, proszę panią, do takiego pizdryka, za przeproszeniem? Plastiki, papiery i szkło, taki duży kontener, chociaż nie wiem na co, mamy tam. Śmieci niesegregowalne, musimy chodzić tu. Ja jestem młoda, mogę sobie skakać. A co mają powiedzieć starsi ludzie? U nas na bloku sąsiadka jest, która ma problemy z chodzeniem. Jedna, druga, trzecia. Jak ta kobieta ma iść tutaj, kuśtykasz na tych nogach i żeby tutaj śmieci wyrzucić? Dobrze, teraz jest lato. Zobaczymy, przyjdzie zima. Jest nieodśnieżone, nieposypane, ślisko jak skurczybyk. Mało razy się tutaj ludzie powywracali, bo nie ma kto posypać. To jest pierwsza sprawa. Jakie są zejścia ze schodów? Błoto jak poleje, schodzi się z góry od razu w błoto. W zimie schodzisz ze schodów, od razu się wywalasz, bo jest tak ślisko. Droga dojazdowa wzdłuż bloku A. Samochody mamy, bo mamy. Przyjdzie przejechać, po błocie człowiek jeździ. Później to auto jest ubrudzone, upaprane, już nie mówiąc o podwoziu. Co chwilę gnije, trzeba częściej do warsztatu jeździć, naprawiać. Wyjść, tak żeby się przespacerować, nie ma warunków, błoto, kałuże, można sobie kąpiele błotne urządzać. Takie mamy tutaj warunki. Ale miasto, Urząd Miasta uważa, że oczywiście nie mamy prawa niczego żądać, bo oni co mogli, to zrobili. Na osiedlu brakuje również m.in. chodników, trzepaków oraz mniejszych osiedlowych pojemników na śmieci. To też nie wszystkie problemy. Nie ma tutaj nikt nic do powiedzenia. Nie mamy do kogo się udać z jakąś prośbą, żeby nam coś pomogli zrobić. Nie ma nic. Zresztą wystarczy przejść i zobaczyć po bloku. Jest syf nad syfy, jest brud, są szczury, jest gnój, jak nie wiem. To jest nienormalne, żeby płacić tyle za mieszkania, co tu nic nie ma. Nie ma piwnic, nie ma trzepaków, nie ma nic. Nie ma koszy na śmieci. Nie ma koszy na śmieci. Jest, mieszkania są bardzo drogie. Przede wszystkim jest brud, jest niesprzątane. Chcielibyśmy, żeby nam dokończyli chodniki, parking tu zrobili. No co więcej, może jakby się udało ogrodzić to, doprowadzić do normalności te bloki. Bo tutaj jest po prostu no szwarc, mydło i powidło. Tak się nie da tutaj żyć. Jest wiele ludzi, którzy po prostu nie płacą za mieszkanie. Mieszkają tutaj na dziko. My płacimy. No coś to nie tak, prawda? Jak mamy być podporządkowani, to wszyscy albo nikt. Albo będziemy mieć samowolkę i każdy będzie robił, co będzie chciał.
albo będziemy po prostu żyć w zgodzie ze wszystkimi. Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy do prezesa STBS Jacka Żelazko. Wstępnie zadeklarował udzielenie wywiadu, później jednak przestał odbierać telefony od naszej redakcji, nie odpisywał też na SMS-y. Wydaje się to co najmniej dziwne w sytuacji, gdy jako prezes miejskiej spółki komunalnej pobiera wynagrodzenia z pieniędzy podatników. Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się także do radnych z tego osiedla, Jakuba Prokopowicza i Michała Kądziołki. Niestety, pan Jakub Prokopowicz, chociaż początkowo deklarował zajęcie się problemem, później już się z redakcją nie skontaktował. Bardzo ubolewam nad tym, że niestety nie ma tutaj w pewnym sensie konsultacji, takiej kooperacji z mieszkańcami, tylko mieszkańcy są zaskakiwani rozwiązaniami, których do końca nie, do których nie są przygotowani i uważam, że w tym momencie powinny odbyć się rozmowy, jak najbardziej konsultacje ze strony władz miejskich z tymi mieszkańcami. Mieszkańcy zgłaszali się również do mnie. Nie były to łatwe rozmowy, bo są rozgoryczeni postawą władz miasta i trzeba to też zrozumieć, bo nikt nie lubi być zaskakiwany. Lubimy być traktowani w sposób właściwy, kiedy o pewnych rzeczach nas się informuje i kiedy jesteśmy szanowani, prawda? A tutaj niestety władze nie wykazały się szacunkiem dla tych mieszkańców. To, co też trzeba podkreślić, tam nie mieszkają ludzie, którzy mają łatwą sytuację życiową i łatwą sytuację materialną. Tam są też w większości rodziny wielodzietne, dla których tak znacząca podwyżka wywraca do góry nogami ich budżet domowy. Bardzo blisko współpracuję z panem przewodniczącym Krzysztofem Leśniakiem i będziemy chcieli wspólnie takie spotkanie tam zorganizować, bo mnie się to nie podoba i mojej zgody nigdy na to nie będzie, jeżeli mieszkańcy nie będą szanowani. Wiadomo, są różne czynniki w Nowym Sączu i różne interesy i to wszystko trzeba godzić, zarówno dla dobra mieszkańców, dla dobra społeczności całej miejskiej, czy też również dla dobra przedsiębiorców. Musimy w tym momencie udowodnić, że mieszkańcy są dla nas ważni, że w szczególności ci mieszkańcy, którym nie wiedzie się dobrze, którzy mają różnego rodzaju problemy, nie mogą czuć się opuszczeni. Więc ja teraz będę chciał takie spotkanie zorganizować. Zaproszę na to spotkanie pana prezydenta Ludomira Hanzla. Mam nadzieję, że pan prezydent przybędzie na to spotkanie i będziemy mogli w spokojnej atmosferze porozmawiać o przyszłości tych ludzi, o inwestycjach w tym miejscu. I od razu powiem, mi nie chodzi o spotkanie, które miało być jakimś happeningiem politycznym. Tutaj nie ma miejsca na politykę. Tu trzeba załatwiać sprawy mieszkańców i w atmosferze kooperacji, nie konfrontacji. Będę chciał zaprosić pana prezydenta do współpracy, żeby mieszkańcom pomóc. Do sprawy jeszcze wrócimy.